Zadanie 29. Zadanie 29 to już jest pierwsze z otwartek z matury z maja 2022 roku. I to zadanie polega na tym, żeby rozwiązać taką nierówność. Rozwiązanie nierówności polega na tym, żeby w pierwszej kolejności znaleźć w ogóle pierwiastki, jeśli one istnieją, takiej nierówności. Pierwiastkiem nierówności nazywamy taką liczbę, która podstawiona pod niewiadomą sprawi, że całe wyrażenie będzie równe 0. I teraz, żeby w ogóle sprawdzić, czy taka nierówność ma pierwiastki, musimy policzyć deltę. Deltę liczymy tutaj z takiego wzoru. Natomiast, żeby tą deltę policzyć, to nierówność, którą mamy w zadaniu, musimy przekształcić. W jaki sposób? Siódemkę, która znajduje się po prawej stronie nierówności, musimy przenieść na jej lewą stronę, pamiętając o zmianie znaków. Czyli na tej podstawie ja tutaj zapisuję 3x do potęgi drugiej, odjąć 2x, odjąć 9, odjąć 7 i całość jest większa lub równa 0. Na tym etapie musimy tutaj zredukować te wyrazy podobne. Resztę przepisuję bez zmian, czyli 3x do potęgi drugiej, odjąć 2x, odjąć 16 jest większe bądź równe 0. I teraz jak już mamy najbardziej prostą postać nierówności, no to akurat w tym przypadku dobrze jest policzyć deltę. Dlaczego mówię w tym przypadku? Bo czasami się zdarzają takie nierówności, w których tą lewą stronę nierówności możemy zwinąć z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia. Tutaj byłoby ciężko, więc liczymy deltę. A to jest wartość, która stoi przy x do potęgi drugiej i u nas a ma wartość 3. B to jest wartość, która stoi przy x do potęgi pierwszej i u nas ma wartość 2. Natomiast C to jest wyraz wolny, który u nas ma wartość minus 16. I teraz te dane, które tutaj sobie wypisaliśmy, podstawiamy tutaj do wzoru na deltę. Delta to się równa b kwadrat, czyli minus 2 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy a, czyli razy 3 i razy c, czyli razy minus 16. To się równa. No i minus 2 do potęgi drugiej to jest 4. Następnie mamy minus 4 razy 3 to jest minus 12. I minus 12 razy minus 16 to jest plus 192. 4 plus 192 to jest 196. I zwróć uwagę tutaj, że delta wyszła nam większa od zera. Jeżeli delta wychodzi większa od zera, to znaczy, że dana nierówność ma dwa pierwiastki, które będziemy liczyć tutaj z tych wzorów, które wypisałam. Policzmy teraz pierwszy pierwiastek, czyli x1. No i tutaj skorzystamy z tego wzoru. Minus b, teraz tak, tego minusa, który tutaj stoi przed b, ja przepisuję, następnie, czyli tutaj, przepisałam tego minusa, następnie ja muszę teraz podstawić pod to b, wartość b, która u nas jest minusowa, dlatego ja tutaj zapisuję w nawiasie minus 2, no i minus pierwiastek kwadratowy z delty, tutaj sobie jeszcze zapiszemy, ile on wynosi. Pierwiastek kwadratowy z delty to jest pierwiastek kwadratowy ze 196 i on jest równy 14. Czyli tutaj zapisuję minus 14 dzielone na 2 razy a, czyli 2 razy 3. To się równa i mam tutaj minus minus 2, daje nam 2, odjąć 14 dzielone na 2 razy 3, czyli 6. 2 odjąć 14 to jest minus 12. Dzielone na 6, w rezultacie jest to równe minus 2. Wyznaczam teraz drugi pierwiastek i ten drugi pierwiastek wyznaczam tutaj z tego wzoru. I w liczniku będę miała rzecz podobną, czyli będę tutaj miała minus minus 2, ale tym razem plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2 razy 3, czyli otrzymuję w liczniku 2 plus 14, w mianowniku jest 6, czyli otrzymuję tutaj 16 szóstych i teraz dzielę licznik mianownik przez 2, otrzymując 8 trzecich. Mamy nierówność. Jeżeli mamy nierówności, to tutaj należy zawsze narysować wykres takiej nierówności. Czyli ja podpisuję oś, podpisuję ją x-em
nanoszę te pierwiastki, które przed chwilą wyznaczyłam, w kolejności rosnącej. Czyli tutaj zaznaczam minus 2 i tutaj zaznaczam 8 trzecich. Oczywiście mogłabym tutaj wyciągnąć całości, ale nie jest to obowiązkowe. Kolejną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest to, że całe wyrażenie jest większe bądź równe 0. Ponieważ jest bądź równe 0, to znaczy, że te pierwiastki, które tutaj wyznaczyliśmy, które zaznaczyliśmy tutaj na osi, wchodzą w skład rozwiązania. Dlatego ja je zaznaczam tutaj zamalowanym kółkiem. Teraz musimy pamiętać, że wykresem nierówności kwadratowej jest zawsze parabola. I parabola będzie miała ramiona uniesione albo do góry, albo do dołu, w zależności od tego, jaka wartość stoi przy x do potęgi drugiej. Stoi wartość dodatnia, dlatego ramiona paraboli będą uniesione do góry i wykres całej tej nierówności będzie wyglądał w ten sposób. Kolejna rzecz to jest to, że całe wyrażenie musi być większe bądź równe 0, czyli rozwiązaniem są wszystkie liczby, które leżą powyżej osi, czyli zaznaczam powyżej osi tutaj te przestrzenie. Jak już mam wykres, to mogę zapisać odpowiedź. I tutaj odpowiedzią będą wszystkie x, które należą do zbioru od minus nieskończoności do minus 2 przedział prawostronnie zamknięty lub od 8 trzecich do plus nieskończoności, tym razem przedział lewostronnie zamknięty. W tym zadaniu to już wszystko. Jeżeli masz kłopoty z funkcją kwadratową, nierównościami kwadratowymi bądź równaniami kwadratowymi, to koniecznie zajrzyj na mój kanał Matematyka Ilona Bednarska, na kanał na YouTubie. Tam znajdziesz playlistę, w której to omawiam te wszystkie zagadnienia. Dodatkowo playlista, o której mówię, znajduje się w opisie do tego nagrania. Także możesz sobie przejść do opisu nagrania i tam kliknąć link, który przeprowadzi Cię dalej, przeniesie do playlisty, w której omawiam zagadnienia związane z funkcją kwadratową i wyrażeniami kwadratowymi. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów, do kolejnych nagrań, które publikuję na moim kanale na YouTubie Matematyka Ilona Bednarska. Zapraszam Cię także do odwiedzenia mojego bloga ilonabednarska.pl. Pamiętaj o subskrypcji kanału, lajkowaniu filmów, ale przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby kanałem dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki.